Keto Wtorek, odcinek 34. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jakich jest 5 największych według mnie błędów IF, czyli tak zwanego postu okresowego czy okna żywieniowego, intermittent fasting. Bardzo wiele jest nazw już dla tego stylu żywienia, który często też jest praktykowany na keto. I właśnie o tych 5 błędach sobie dzisiaj porozmawiamy. IF, czyli puszczenie, jest dużo łatwiejsze na ketozie, ponieważ jesteśmy po prostu bardziej zaadaptowani do tego, że nasz organizm radzi sobie z okresami niejedzenia, bo korzysta z własnej tkanki tłuszczowej. Natomiast dzisiaj porozmawiamy ogólnie o błędach, które dotyczą wszystkich osób, nieważne czy jesteśmy w ketozie czy nie, ponieważ uważam, że naprawdę te posty okresowe i prowadzenie okna żywieniowego, czyli jedzenie tylko w określonych kilku godzinach w ciągu doby, to naprawdę bardzo dobra praktyka, która sprzyja długowieczności, która wspiera nasze zdrowie i ma bardzo wiele korzyści. Błąd numer 1. Za mało jesz. Zasada IF-u powinna być taka, że w tym oknie żywieniowym, które sobie tworzymy, czyli na przykład przez 6 czy 8 godzin, jemy tą samą ilość pożywienia, którą zjedlibyśmy przez cały dzień. Czyli jeżeli Twoje zapotrzebowanie kaloryczne to na przykład 2000 kalorii, to te 2000 kalorii powinnaś zjeść w krótszym okresie czasu, ale jest to wciąż ta sama ilość jedzenia. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ bardzo długa restrykcja kaloryczna sprawia, że metabolizm nam spowalnia, sprawia, że jesteśmy niedożywieni i ja rozumiem, na redukcji musimy wprowadzić restrykcje kaloryczne, ale nie może być to proces ciągły i bardzo duże ograniczanie. Według mnie takie bezpieczne ograniczenie kalorii na redukcji to maksymalnie 500 kilokalorii na dzień, czyli jeżeli obliczymy sobie, jest na to do tego dużo kalkulatorów w internecie, że na przykład nasze dzienne zapotrzebowanie wynosi 2000, no to 1500 to jest maks, który możemy bezpiecznie redukować, bo inaczej mamy efekt jojo, czujemy się spali, zmęczeni, mamy niedobory, jesteśmy chorzy itd., itd. Drugi błąd to to, że często w ogóle nie bierzemy pod uwagę swojego zdrowia. Szczególnie chodzi mi tutaj o gospodarkę hormonalną, ponieważ jeżeli na przykład robimy sobie bardzo długie posty w ciągu dnia, a nasze hormony są rozwalone i to tyczy się szczególnie kobiet, to możemy sobie jeszcze bardziej zaszkodzić, ponieważ no, dla odpowiedniej regulacji hormonalnej potrzebujemy tego pożywienia, potrzebujemy go szczególnie z rana. Już nieraz o tym mówiłam, że żeby się te hormony rano prawidłowo odpaliły, potrzebujemy m.in. choliny, tyrozyny, to są aminokwasy, które są na przykład w jajach, dlatego tak te śniadania białkowo-tłuszczowe dobrze się sprawdzają u wielu osób. Natomiast jeżeli w ogóle nie bierzemy pod uwagę swojego zdrowia, no to może to się źle skończyć. I tutaj szczególnie apeluję właśnie do osób, które gdzieś mają jakieś zaburzenia hormonalne albo mają jakieś choroby autoimmunizacyjne, sprawdźcie, czy aby na pewno na przykład jedzenie dopiero po południu jest dla Was dobre, bo badania pokazują, że ten post nocny raczej powinien być zaczynany po południu. Nie mówię, że u wszystkich, ale często tak jest, a może to być korzystne nawet właśnie przy zaburzeniach hormonalnych czy jakichś schorzeniach. Takie badanie dość świeże z Uniwersytetu w Alabamie, gdzie wzięto właśnie mężczyzn otyłych ze stanem przedcukrzycowym i połowa z nich jadła w oknie od 7 do 15, a połowa jadła tak naprawdę no, bez okna, czyli od 7 do 19. I już po 5 tygodniach zauważono, że w tej pierwszej grupie, która stosowała ten post okresowy, mówi się, zgodny z naszym cyklem dobowym, obniżyło się ciśnienie, obniżyła się insulina, wzrosła wrażliwość insulinowa, więc poprawiły się ich parametry, poprawiło się ich zdrowie. Także warto zastanowić się, czy jeżeli mamy jakieś problemy ze zdrowiem, to rzeczywiście nie powinniśmy postawić na ten post, który rozpoczynamy śniadaniem, a kończymy wczesnym popołudniem i jest to zdecydowanie bardziej zgodne z naszymi hormonami i z naszym cyklem okołodobowym. Trzeci błąd, trochę powiązany z tym wcześniejszym, to brak indywidualizacji. Czyli pierwsza kwestia to właśnie indywidualizujemy chociażby IF czy każdą inną strategię żywieniową w stosunku do naszego zdrowia,
ale także w stosunku do naszych preferencji i możliwości. Bo jeżeli dopiero rozpoczynasz IF, jeszcze nie jesteś na przykład w ogóle w ketozie i więc nie jest to dla Ciebie takie proste, dla Twojego organizmu, bo polega on na glukozie i potrzebuje dostarczać ją sobie ciągle, to indywidualizuj to wejście do postów okresowych. Może zacznij najpierw ten okres jedzenia 12-godzinny, skróć do 10 godzin, a nie od razu ktoś usłyszał, że jest świetny, w ogóle IF jemy tylko przez 4 godziny w ciągu dnia i tam, nie wiem, od 12 do 16 będzie po prostu tylko jadł. No, nie będzie to najlepsza strategia, dlatego bardzo ważne jest, żeby to indywidualizować i dopasować do siebie. I tak, ja uważam, że najlepiej byłoby zjeść śniadanie, potem zjeść na przykład jeszcze jakiś lunch czy przekąskę i zjeść na przykład wczesną obiadokolację czy po prostu lunch. Natomiast jeżeli wiesz, że u Ciebie to się nie sprawdzi, no bo tak masz, bo jakby taka jest na przykład Twoja praca czy Twój styl życia, że po prostu nie jesz rano, tylko jesz dopiero po południu, to okej, tylko jakby sprawdź, czy to na pewno Tobie służy w dłuższym okresie czasu, zrób sobie może jakieś badania, obserwuj, jak się czujesz i wtedy rzeczywiście dopasuj to do siebie, bo każda dieta może być cudowna w teorii, każdy styl żywienia może być świetny, ale jeżeli nie dopasowujemy go do siebie, no to nie będzie miał totalnie sensu i lepiej nie brać się za coś, co wiemy, że nie uda nam się przez dłuższy czas, czego nie uda nam się przez dłuższy czas utrzymać, bo często prowadzi to do jeszcze większych rozregulowań w naszym organizmie. Czwarty błąd to zasada wszystko albo nic, czyli albo po prostu jestem na, robię sobie okno żywieniowe codziennie i dokładnie po prostu, nie wiem, tam od 10 do 16, a jak nie, to w ogóle wszystko nie ma sensu. I na przykład niektórzy sobie rozpoczęli takie jedzenie w oknie żywieniowym, ale przyszły święta, wszystko się posypało, no i teraz to już w ogóle wszystko jest bez sensu. To podejście, jak się możecie domyśleć, nie jest dobre, ale wbrew pozorom bardzo często nas dotyka, bo patrzymy na świat w białych bądź czarnych barwach, no a świat to ma całą gamę jeszcze innych kolorów i również szarości, więc warto nie nastawiać się na to, że muszę codziennie po prostu mieć konkretne okienko żywieniowe. Fajnie, jeżeli je masz, bo to też nam pewne rzeczy systematyzuje i wprowadza nawyki, a zdecydowanie łatwiej nam będzie trzymać się czegoś, jeżeli będziemy działać nawykowo, ale na przykład, znowu, jeżeli Twoja praca jest taka, że w ciągu tygodnia, na przykład nie masz 3 dni, kiedy nie możesz zastosować IF-u, to po prostu to jakby wyluzuj, olej, nie stosuj, stosuj w dni pozostałe. Jeżeli trafi Ci się jakaś impreza, spotkanie, wieczorne wyjście, a IF robisz sobie z rana i tutaj nagle wieczorem no, okazuje się, że po prostu coś zjesz, to też nie jest koniec świata, więc po prostu to różne metody, czy żywienia, czy optymalizacji naszego zdrowia są dla nas, a nie my jesteśmy dla tych metod, czy dla tych ideologii i o tym też warto pamiętać. No i piąty błąd, który jest w ogóle mega, mega istotny, to w ogóle nie skupianie się na jakości pożywienia. Jeżeli skracasz to żywienie i robisz je w jakimś oknie, to nie myśl, że to rozwiąże wszystkie po prostu problemy, wątpliwości i że wszystko będzie super i nieważne, że w tym czasie będziesz jeść tylko po prostu pizzę. Oczywiście teraz trochę przesadzam, ale musimy zwracać uwagę na jakość żywności, tym bardziej, jeżeli właśnie robimy post. Jeżeli robisz restrykcję kaloryczną, to już w ogóle bardzo zwróć uwagę na to, żeby ten pokarm był jak najbardziej gęsty odżywczo, żeby jak najwięcej było jedzenia w jedzeniu, no bo jeżeli nie, to po prostu nabawisz się wkrótce niedoborów. Więc nieważne, czy stosujemy okienko żywieniowe rano, po południu, czy jeszcze coś innego robimy, czy pościmy długo, musimy zawsze zwracać uwagę na to, co jemy w tym czasie. Bo owszem, być może żrąc syf, ale w przeciągu, nie wiem, 4 godzin w ciągu dnia i to jeszcze po południu schudniesz. Natomiast posypie Ci się zdrowie i najprawdopodobniej po jakimś czasie będzie to efekt jojo i Twoje ciało nie będzie dobrze wyglądać i w ogóle lepiej się za to nie zabierać. Więc jeżeli chcemy rzeczywiście prowadzić ten IF, to musimy też zadbać o to, co jemy. Warto, żeby tam się znalazły dobre tłuszcze oczywiście, dobrej jakości białko, warzywa, błonnik i tak dalej, żeby ta dieta była bogata, odżywcza. Także to jest 5 błędów. Po pierwsze,
często za mało jemy, po drugie nie zwracamy uwagi na swoje zdrowie i na naszą gospodarkę hormonalną i nie dopasowujemy godzin posiłków do naszego zdrowia. Po trzecie, nie indywidualizujemy tego, stawiamy na zasadę wszystko albo nic, czyli jak mi się sypnęło, to już koniec. No i piąta rzecz to jakość. Jeżeli tych błędów robić nie będziesz, to na pewno posty okresowe będą Ci służyć, bo jak pokazuje chociażby epigenetyka, to właśnie geny długowieczności w większości odpalają się wtedy, kiedy właśnie ten post robimy. Zacznij od dłuższego okna żywieniowego, skracaj je, dopasowywuj, sprawdzaj, testuj, badaj się regularnie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!